Wysokie Mazowieckie rozwija skrzydła. To nie tylko hasło promocyjne miasta, ale realne działania. W ramach inwestycji wykonana zostanie sieć wodociągowa w pasie drogi krajowej nr 66. Symboliczny czek na ręce burmistrza Jarosława Siekierki przekazał marszałek Artur Kosicki. To już jedno z ostatnich czeków, jakie przekazujemy w ramach naszego funduszu wsparcia gmin i powiatów. Dzisiaj miasto Wysokie Mazowieckie, 1 200 000 złotych dotacji, za to zostanie wykonana sieć wodociągowa w drodze krajowej. Też bardzo istotna inwestycja, bo cała droga krajowa razem z infrastrukturą, która będzie realizowana w tym mieście, jest bardzo ważna z punktu rozwoju Wysokiego Mazowieckiego, które i tak bardzo sobie dobrze radzi. Szanowni Państwo, ja też chcę podkreślić, że te wnioski, które do nas spływają, są bardzo, bardzo często konsultowane z naszymi radnymi, z różnych opcji politycznych, nie tylko z koalicji rządzącej. W tym wypadku akurat pana wiceprzewodniczącego Łukasza Siekierki, który też wskazuje na tą niezbędność dofinansowania, na wagę tej inwestycji, bo tak jak już wspomniałem, cała inwestycja, cała droga krajowa to jest nic innego jak wielki rozwój, duży impuls, kop taki gospodarczy dla tego miasta, które i tak prężnie i dobrze się rozwija. Droga, która jest właśnie przebudowywana, była w fatalnym stanie i wymagała podjęcia radykalnych działań. Dla nas, dla miasta jest to ogromnie ważna inwestycja, ponieważ wcześniej nie chciano nam zrobić. Zaczęto tę inwestycję przed miastem, skończono i następna inwestycja zaczynała się za miastem. W stanie była ta droga chyba najbardziej opłakalna. W momencie, kiedy pan minister Weber był na tej drodze, no, wyraził swoje ogromne zdziwienie, że ta droga nigdy nie była zrobiona. Tym bardziej, że wszyscy wiemy, że na terenie miasta jest największa mleczarnia w Polsce i tą drogą przejeżdżało dziennie ponad 400 tirów, wyjeżdżały z Mlekowity, gdzie, nie ukrywam, kolejny były do kolan, jak to fachowo się już mówi, i udało się tą inwestycję realizować. W tej chwili jest realizowana. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za tą kwotę 1 200 000. Pozwoli nam na wybudowanie wodociągu w tej ulicy. Także bardzo dziękuję tu również i panu wiceprzewodniczącemu, dziękuję całemu sejmikowi, bo przecież tutaj podczas głosowania nikt z radnych, czy koalicji, czy opozycji nawet się nie wstrzymał, wszyscy zagłosowali za. Całe przedsięwzięcie ma się zakończyć w sierpniu przyszłego roku. Budowa sieci wodociągowej z końcem 2021 roku. Przyznane podczas spotkania pieniądze pochodzą z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, utworzonego w ubiegłym roku w ramach budżetu województwa. Taka pomoc jest to ewenemem w skali kraju i została bardzo dobrze odebrana przez samorządy. Tutaj pan marszałek z zarządem mieli po prostu dobry pomysł, żeby to funkcjonowało w ten sposób. Samorządy mogą składać wnioski do różnych podmiotów, do różnych instytucji, jednak tu, szanowni państwo, przy składaniu tego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o tą pomoc finansową, nie są, że tak powiem, mocno związani pomysłem, nie są mocno związani taką, tak jak to inne programy określają, pewną, jak, że tak powiem, strukturą wniosku i pewnymi ograniczeniami. Myślę, że tutaj jest bardzo duża dobrowolność. Samorządy same wiedzą, na co te środki finansowe są im najbardziej potrzebne i o to mogą wnioskować. Przypomnę tylko, że inne samorządy składały między innymi również na budowę dróg, ale zdarzały się też wnioski na budowę oświetleń ulicznych czy na rozbudowę szkół czy internatów. Pierwotnie budżet Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów wynosił 13 milionów złotych. Liczba złożonych wniosków wymogła zmianę planów i zwiększenie puli do łącznej kwoty niemal 22 milionów złotych. Dzięki temu udało się dofinansować prawie wszystkie zgłoszone przez samorządy inwestycje.